Alergicy już dobrze wiedzą, że sezon się zaczął. Te osoby, które zaobserwują u siebie wodnisty katar czy też szczypanie w oczach, mogą spodziewać się, że tymi alergikami zostaną na przyszłość. Jak sobie radzić z alergią? Czym właściwie jest? W dzisiejszych kulisach zdrowia. Serdecznie zapraszam do oglądania. Anna Folkman, GS24. Alergia, można by powiedzieć jednym zdaniem, że jest to chorobliwa nadwrażliwość organizmu. Reagujemy na substancje, które w większości społeczeństwa nie szkodzą, a wybranym pacjentom reagującym inaczej wywołują niepokojące objawy. Możemy wymienić pewne typy, rodzaje alergii. Tak, jeśli chodzi o właśnie chorobę atopową czy chorobę alergiczną potocznie używaną, mamy do czynienia na przykład z alergią typu wziewnego, która objawia się najprostszymi objawami typu uzawienie, kichanie, świąt nosa czy objawy astmy oskrzelowej, czyli taka alergia wziewna związana z ekspozycją na pyłki, na roztocza kurzu domowego czy na sierść zwierząt. Jest jeszcze inny rodzaj alergii, alergia typu opóźnionego związana na przykład z alergią kontaktową na substancje chemiczne, biżuterię, czy kosmetyki, czy substancje barwiące. Jest również alergia nabywana w przebiegu naszego życia, czyli nadwrażliwość alergiczna, niealergiczna, rozmaite reakcje na leki, na jatowadów błonkoskrzydłych, czyli na osy, na pszczoły. Z jakimi obecnie teraz alergiami spotykacie się Państwo tutaj w poradni najczęściej? No jesteśmy już, że tak powiem, w sezonie pylenia drzew, ponieważ temperatury w województwie są powyżej 5-7 stopni, więc ostatni tydzień to jest początek sezonu pylenia opóźnionego, czyli leszczyna i olcha. Zaczynają pylić, więc już pierwsi pacjenci po spacerach na dworze, po pobycie w piękny weekend w lesie, mają objawy oczne, nosowe, w związku z tym sezon rozpoczął się. Zwykle pacjenci opisują jako świąt spojówek, uzawienie, czasami pojawia się nadwrażliwość na światło, w innych przypadkach jest to kichanie, zatykanie nosa lub wodnista wydzielina z nosa. Na początku praktycznie trudno odróżnić pacjentowi, czy jest to infekcja związana z przedłużonym spacerem na dworze, czy są to objawy alergii, zwłaszcza jeżeli jest to pierwszy incydent, czy pierwszy epizod, ale oczywiście w alergii powietrzno-pochodnej nie towarzyszy stan podgorączkowy, nie towarzyszą takie objawy typowe dla infekcji, jak bóle gardła, czy powiększone węzły chłonne. W związku z tym tylko po takim dokładnym badaniu lekarskim, albo jeżeli pacjent już to przerabia kolejny sezon w tym samym okresie, można wysunąć podejrzenie alergii powietrzno-pochodnej. Czy można im zaoferować skuteczne leczenie? Tak, jak najbardziej. No, na tyle mamy rozwój metod i diagnostycznych, i terapeutycznych, że można skutecznie leczyć objawy choroby atopowej. Mamy leki doustne, leki przeciwhistaminowe, mamy spreje do nosa, mamy nowoczesne krople oczne i to, co najważniejsze, mamy również odczulanie, czyli immunoterapię swoistą, kiedy podajemy wyciągi pyłków czy roztoczy kurzu domowego w postaci iniekcyjnej czy nawet już podjęzykowej, gdzie pacjent nie musi przychodzić do nas do gabinetu i wzbudzamy stan takiej tolerancji, żeby pacjent nie reagował na te pyłki, na roztocza, nie musiał brać leków na stałe, a wzbudzamy stan tolerancji. Także no, jest to metoda niestety troszeczkę długotrwała i w przypadku podjęzykowej kosztochłonna, niemniej jednak skuteczna. Właśnie, ale czy można odczulić się i leczyć w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia? Jak najbardziej. Odczulanie iniekcyjne jest w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapisujemy się do lekarza specjalisty, odczulamy szczepionkę, podajemy najpierw co tydzień, później co miesiąc, przez okres 3-5 lat. Natomiast i szczepionka jest refundowana, co najważniejsze, bo nie są to małe koszta. Natomiast immunoterapia podjęzykowa jako wizyty również w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, niemniej jednak sama szczepionka jest nierefundowana. No to są już dużo większe koszta. Jeśli chodzi o dzieci, to inaczej wygląda leczenie i odczulanie niż w przypadku dorosłych? Nie, właściwie kwalifikacja do immunoterapii dzieci powyżej 5, powyżej 6 roku życia, kiedy już jesteśmy pewni, jaka substancja czy jaki pyłek wywołuje te objawy alergii, bo u dzieci czasami są to infekcje związane z pójściem do przedszkola, do szkoły. W związku z tym po wnikliwej analizie przynajmniej 2 sezonów, kiedy pacjent ma objawy typowe dla alergii powietrzno-pochodnej, możemy rozpocząć odczulanie. Są te same metody iniekcyjne, podjęzykowe, te same możliwości odczulania na pyłki drzew, traw czy na roztocza kurzu domowego.
Teraz mówimy o pierwszych pyleniach. Jak później dalej toczy się ten kalendarz alergiczny? Kalendarz już się właśnie rozpoczął. Jako pierwsze pylą drzewa. W tej chwili mamy, tak jak wspomniałam, olchę i leszczynę. W kwietniu do majówki włącznie będzie pylenie brzozy, topoli, dębu, platana. Natomiast później już po majówce, koniec maja, czerwiec, lipiec rozpocznie się najdłuższy i najbardziej agresywny sezon pylenia traw, no bo ilości pyłków traw są olbrzymie w powietrzu i zwykle ci pacjenci uczuleni na trawy mają najwięcej objawów. Później jeszcze mamy sezon na grzyby pleśniowe. W zeszłym roku z kolei mieliśmy bardzo krótki sezon pylenia traw, bo było deszczowe lato, były zarodniki alternarii, kladosporium. A jeszcze jakby było mało, nakładają się na to chwasty, czyli bylica, babka, pokrzywa. Pierwsze oznaki wiosny już widać. Kwitną nie tylko kwiaty, ale także drzewa, które zaczynają pylić. Wszystkim alergikom życzę spokojnej wiosny i tego, aby oddychali pełną piersią. Zapraszam serdecznie na kolejne Kulisy Zdrowia już w sobotę. Anna Folkman, GS24.